800 butelek jest w stanie automat przyjąć. Przede wszystkim nie należy przynosić butelek zgniecionych i które nie posiadają kodu kreskowego. Jeżeli posiada kod kreskowy, proszę przynieść, nie musi być umyta ta butelka, oczywiście musi być pusta. Kodem kreskowym do góry, tak jak jest informacja na automacie, wrzucamy i otrzymujemy pieniądze. I chcemy ludzi przekonać, że zamiast wyrzucać butelkę na ulicę, no już tak zakładam taki wariant najgorszy, to warto chociażby w celach promocyjnych podejść, a ostateczny cel to jest oczywiście kaucja 10 groszy w całej Polsce. Uważam, że jest to naturalny, bardzo dobry sposób na to, żeby oczyścić wreszcie miasta z plastiku. Na razie to jest program pilotażowy, w tym momencie jesteśmy na ulicy Powstania Warszawskiego 10 w Urzędzie Miasta Krakowa. Miejmy nadzieję, że tych automatów będzie więcej.